Wa, jak wiele jest kobiet bezdomnych w Krakowie? Dużo. Dużo. Nie wiem, nie liczyłam, ale jest bardzo dużo. Dużo jest. A trzymacie się razem, czy nie? Nie. Nie. Ja nie chcę z nikim i tak kontaktu utrzymywać. Ja wolę sobie chodzić sama. Czy nie ma takiej solidarności między wami, jakiejś nie, takiej ja pomocy? Wolę, ja nie szukam towarzystwa żadnego. Wolę sobie chodzić sama. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Ja mam na imię Ewa, mam 65 lat. Jesteś w kryzysie bezdomności? Jestem w kryzysie bezdomności. Jak dawno? No, ponad 30 lat. A co jest przyczyną tego, że jesteś bezdomna? Zabrali mi mieszkanie. No i dostałam eksmisję, zostałam bez mieszkania, bo mnie nie stać było na taki wysoki czynsz. Czyli to było gdzieś mieszkanie tu w centrum Krakowa, tak? W centrum Krakowa i to była prywatna kamienica. To było na ulicy Topolowej. No i nie stać mnie było na taki wysoki czynsz. Dostałam eksmisję i musiałaś opuścić mieszkanie. Musiałam opuścić mieszkanie i znalazłam się na ulicy. No dobrze, a w takim razie czy korzystasz z noclegowni albo z jakiegoś DPS-u, Z DPS-u nie korzystam, no bo jeszcze jako tako jestem sprawna, daję sobie radę. A noclegownie czy ogrzew, na noclegownie to mnie nie przyjmą, bo nie mam meldunku krakowskiego. Aha, czyli nie pochodzisz z Krakowa, to, tak? Ja jestem rodowitą krakowianką, okay. Tylko że miałam meldunek za Czernichowem, to jest gmina, to województwo Kraków. No i tam byłam meldowana, no i teraz nie podlegam, żebym się kwalifikowała na sołtysowską na noclegownię, tylko od października na ogrzewalnię. To jak sobie radzisz w takim razie? No ja mam ten zasiłek stały, ten taki zamiast emerytury to mam zasiłek stały, no ale co to jest 820 zł? Nie wiadomo na co to przeznaczyć. No gdzie śpisz? Gdzie się da. Gdzie mnie noc zastanie. Na ławce to na ławce, na trawie to na trawie, teraz jest na razie ciepło, mam parę kocy, mam śpiwór, to da się. I gdzie się wyspać. Dobrze, jak będą deszcze padały. To. A tak to. No nie boisz się o swoje życie, o zdrowie? No, ktoś tutaj mi opowiadał, że osoby bezdomne są napadane. No są, ale ja śpię w takim miejscu, że nikt mnie nie napadnie. Bo ja nawet śpię na terenie kościoła. O. No, to jestem bezpieczna. To mnie nikt nie napadnie. No to jest argument, tak. Tak, bo jestem bezpieczna. A tak, no jeszcze w takim miejscu śpię, to też jest spokój, cisza i też by nikt nie napadł. Chociaż się ludzie kręcą, Ukraińcy się kręcą w nocy, jak idą do mieszkań, ale nikt mnie jeszcze w tym miejscu nie zaczepił, nikt. Czy możesz potwierdzić to, co mówią inne osoby w kryzysie bezdomności, że od kiedy pojawili się obywatele Ukrainy, to jakby ten komfort życia was, tak, osób bezdomnych, jeżeli w ogóle można to nazwać komfortem, spadł? Tak, tak. To jest prawda. A czym to się objawia właśnie? No czym to się objawia? Dla nich jest wszystko. Dla nich wszystko jest. Oni mają mieszkania, od razu dostali mieszkania, wszystko. A my, Polacy bezdomni, nie mamy gdzie. Śpimy po ławkach. Czy w ciągu tych 30 lat starałaś się o mieszkanie socjalne? Szukałaś takiej pomocy? Ze strony, nie wiem, gminy? Nie, nie starałam się.
Nie starałam się w ogóle. Teraz się mam zamiar stawiać po niedzieli, iść na Loretańską, no i żeby mi dali jakie takie to mieszkanie socjalne. Takie to takie od nich. Tak. Chronione. Ale to się dostaje od ręki? Raczej nie, trzeba czekać, prawda? No trzeba trochę czekać, tak. Ewa, czym się w życiu zajmowałaś? Ja wychowałam czwórkę dzieci, to najpierw dziećmi, ale pracowałam w spółdzielni inwalidów, jako cholewkarz obuwnik i to mi się szkoła też do tego liczyła. Miałam zaliczoną szkołę, no to tam mam przepracowane 15 lat, ale zakład nie istnieje. I nie wiadomo, gdzie tych papierów szukać. Już byłam w archiwum na Basztowej, wszędzie i nie ma tych papierów. A nie mam ich, kto pomóż w tym, żeby... Skompletować te dokumenty. Tak, tak, bo bym mogła być na emeryturze ze ZUS-u. Nie tą z MOPS-u, tylko ze ZUS-u, bo bym miała trochę więcej. Powiedziałeś, że wychowałaś dzieci. Czy masz kontakt z tymi dziećmi? Nie mam. Mam tylko z córką. To i tak jeszcze na takich warunkach, że jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak źle, no to... A dlaczego tak jest? No. Ona by chciała, żeby mi co miesiąc dawała, wszystkie pieniądze, a dla siebie, żebym sobie nic nie zostawiła. A i wtedy by się tą zaopiekowała, tak? Tak, tak. Tak. A ja też potrzebuję tak na własne potrzeby, bo palę, to papierosy bym sobie też potrzebowała kupić, jakieś kosmetyki czy coś, a nie jej oddać pieniądze i później co zrobić, kto mi później... I być na łasce, rozumiem. Tak, kto mi później da na to? Nikt. Wiele osób bezdomnych jest uzależniona od alkoholu, albo ma jakieś incydenty takie alkoholowe. Czy tobie też się zdarza? No, powiem prawdę, że tak, że zdarzało mi się. Teraz mi się nie zdarza, bo muszę już do końca życia zażywać leki na nadciśnienie, bo nie mogę przerwać. Bo przerwałam teraz leki. No bo to ciśnienie mi się trochę uregulowało. No mówię, no to przerwę. Zaczęłam kawę pić, a kawy też nie wolno pić. Bo kawa podnosi ciśnienie. No i tak mi się stało z tą nogą, obrzęki. I tak mi się stało z tą nogą, że mam... No, że mnie boli, mam całą nogę zaczerwienioną, jeszcze mam zapalenie żył. Właśnie od wysokiego ciśnienia, za to, że przerwałam leki. Także leki muszę zażywać już do końca życia. Nie mogę przerwać ani grama. Czyli już ani piwko, ani nic, wino, nic. Kompletnie. Ani nawet kawy nie mogę się napić. Ewa, czasami zadaję takie trudne pytanie, lekko podchwytliwe. Czy gdybyś mogła się cofnąć w czasie i zmienić coś w swoim życiu, jaki to byłby moment u ciebie? Jaki to byłby moment u mnie? No. No nie wiem, no chyba, żebym... Jakbym dostała mieszkanie. Ale nie, ja mówię w przeszłości. Że gdybyś mogła się cofnąć w czasie do tego momentu, w którym już to wszystko zaczęło iść w złym kierunku, tak? To jaki to byłby moment? Co by to było? Co byś wtedy zmieniła? Można tak powiedzieć swoje całe życie? Bardzo proszę, tak. Zmieniłabym swoje całe życie. Pod jakim względem, no. No ja wiem. No nie wiem. Ja ci pomogę, dobra? Ja przez całe życie uprawiałem jakiś tam sport, chodziłem po górach. Dzisiaj już tego nie zrobię, bo mam zwapnienie kolan. Mam dużo kontuzji i tak sobie czasami myślę, że gdybym chodził mniej albo bardziej ostrożnie, z mniejszym ekwipunkiem, z mniejszym obciążeniem, to te moje właśnie jakieś tam zmiany zwyrodnieniowe byłyby mniejsze, tak? Aha. No i teraz wiesz, pytam cię o życiorys. Czy w
w twoim życiu? Był taki moment, kiedy też byś chętnie właśnie cofnęła się i jak gdybyś miała możliwość zaczęcia jakby od nowa, to co by to było? Żeby mi się zdrowie polepszyło. Mhm. Zdrowie, żebym... Żeby mnie te nogi nie bolały. No, żebym nie miała tego wysokiego ciśnienia. No i co jeszcze? No czyli i... pewne błędy z młodości pewnie, tak? Jakieś... No... Powiedzmy tak. Czy te dzieci, które miałaś, one były z jednego związku? Czy to było z małżeństwa? Z jednego związku. Byłaś mężatką, tak? Byłam, tak. 15 lat. Mhm. 15 lat byłam mężatką. Co się stało, że tego już nie ma? No to się stało, że ja bez przerwy za mężem nie będę jeździła do teściów i przywoziła go za rączkę jak dziecko. I to się stało tak, jak się stało, żeśmy się rozeszli. Czyli pił, tak? To znaczy nie pił. Co, jak pieniądze brał, to jechał do teściowej i tam siedział. Ja musiałam po niego z dziećmi jeździć. To też nie miałam na to siły. Czyli syn mamy? Tak, właśnie. Ale tak. Potem zostałaś z tymi dziećmi sama? Sama. Sama sobie radziłam, dałam rady, wychowałam. No i tyle. Bo tak chyba czujesz dzisiaj taki niedosyt, kiedy nie masz opieki ze strony dzieci, prawda? No nie, no, no wychować dzieci, żeby nie mieć opieki. No u synami to mam kontakt, ale oni są za granicą. No to oni mnie tam do siebie nie wezmą. A córka jest tu w Polsce, no ale z córką, no to takie te warunki są, że no trudno. Rozumiem. Korzystasz tutaj z pomocy, dzieła pomocy Świętego Ojca Pio. Korzystam. Tu na Smoleńsk 4. Tak. Ja tam też realizowałem film, gdzie właśnie zarejestrowałem ich pracę. Jak oceniasz tą pomoc właśnie tej fundacji? No bo mnie się to podoba, pomagają. Są kanapki, jest kąpiel, opiorą, jest garderoba, można się ubrać, dają wszystko od stóp do głów. To samo z kąpielą, tylko że dla kobiet powinno być inaczej, dla mężczyzn powinno być mniej kąpieli. A dla kobiet więcej, bo wiadomo, że kobieta potrzebuje więcej tych kąpieli. Tak. A my mamy tylko dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki, to jest za mało. Co by było, gdyby właśnie takiej fundacji jak Dzieło Pomocy czy innych nie było w Krakowie? Czy dałabyś sobie radę? Dałabym sobie radę, bo jeszcze można jechać na bagry, można jeszcze jechać no gdzieś. No nad Wisłę to nie, ale mówię na bagry, gdzieś nad jakieś jeziorko, umyć się, o, jest niedaleko, za cmentarzem Rakowicki jest rzeka Białucha, to też można by się było w rzece umyć. No tak. Także mam wiaderko, to sobie pranie. Jak tutaj jest, trzeba długo czekać na pranie, to mam wiaderko, mam płyn do prania. Biorę sobie we wiaderku, a we wiaderku też można się umyć. Chyba jak cię słucham, to jesteś mistrzem survivalu, czyli życia, wiesz, poza domem. Człowiek się dostosowuje do każdej sytuacji, prawda? Tak, tak. Ile trzeba mieć pomysłowości w sobie, żeby sobie radzić? No ja mam mało pomysłowości, bo to jak mówię... No ale jednak mimo wszystko, mu powiedziałeś, że możesz się wykąpać w rzece, możesz się wyprać, tak? Tak, we wiaderku sobie piorę, jak mam takie lekkie rzeczy. Bo a zdarza ci się gotować na przykład dla nie, siebie coś? Tego nie. No jak, chyba, że jakbym miała butlę, to bym sobie gotowała. Jakbym miała butlę gazową, taką małą, niedużą, to bym sobie gotowała. Też by nie było żadnego problemu. No i no, nie wiem, czy teraz 25, jak wezmę pieniądze, nie kupię sobie butli i będę gotować, bo mam smagi na bób, no gdzie ugotuję. No właśnie.
Także jest to. Znaczy, wiesz, bo czasem wystarczy puszka bez dwóch denek podziurawiona, jakiś mały garnek i do środka można w tej puszce wrzucić jakieś paliwo, jakieś patyki i już płonie, tak? I już płonie, tak. Tylko że ogniska nie wolno wszędzie teraz palić, bo kara jest. Ale na butlę gazową można podłączyć i kary się nie zapłaci. Może no tak, to... oczywiście. No, a tak jakbym ognisko zapaliła, no to musiałabym gdzieś jechać gdzieś na ubocze miasta Krakowa i ognisko rozpalać. No, a to nie mam takich pomysłów, gdzie by tu trzeba było jechać. A tak to butlę sobie włączę i garczek jakiś mały sobie kupię i będę gotowała na tym. A wodę to się wszędzie znajdzie. Ewa, jak wiele jest kobiet bezdomnych w Krakowie? Dużo. Dużo. Nie wiem, nie liczyłam, ale jest bardzo dużo. Dużo jest. A trzymacie się razem, czy nie? Nie. Nie. Ja nie chcę z nikim i tak kontaktu utrzymywać. Ja wolę sobie chodzić sama. Czy nie ma takiej solidarności między wami i jakiejś takiej pomocy? Ja wolę, ja nie szukam towarzystwa żadnego. Wolę sobie chodzić sama. Nie chcę z nikim, bo najlepiej jest tak samemu. Oczywiście mam koleżanki, to mówię cześć, ale tak, żeby raz, nie, bo jest duże zamieszanie, później kłopot, nie. Wolę sobie sama chodzić, mam spokój. Nikt mi się tam nie wtrąca. Czyli po prostu lubisz być sama i sama tak, o sobie decydować. Tak jest, a nie żeby ktoś mną decydował. Tak. Prosiłem cię przed nagraniem, żebyś wyciszyła telefon. Ten telefon masz głównie do kontaktu z rodziną, czy też dla bezpieczeństwa? Nie, do... z rodziną, no, ze znajomymi. Żeby móc się do nich dodzwonić, tak, porozmawiać. Tak. Żeby tak, mieć kontakt tak, ze światem po prostu. Tak, tak. Ze znajomymi, z rodziną, bo z wnukami mam kontakt, także po to mam. No i do opieki, żeby zadzwonić do socjalnego, no to też dlatego. Mhm. Bo tak to dla bezpieczeństwa to ja się nie czuję nigdzie zagrożona. 30 lat bezdomności można się nazwać weteranem. Co byś powiedziała ludziom, którzy dzisiaj wkraczają w ten etap swojego życia, którzy z różnych powodów, między innymi ekonomicznych, no, są wyrzucani ze swoich mieszkań, ze swoich domów kupionych na kredyt i nagle muszą, wiesz, stanąć w obliczu życia na ulicy. Co byś mogła im doradzić? Czego unikać? Czego by musieli unikać? Żeby sobie najlepiej sami chodzili, tak, żeby się nie wdawali, bo to jak się tak grupami chodzi, to dochodzi do bójek, do kradzieży. Także to bym im radziła, żeby tak w grupach się nie trzymali. Czyli bardziej samotnie, tak? Tak, tak, tak. Bo najlepiej. Bo najlepiej tak jest. Czasami są takie pokusy, że ktoś przychodzi i mówi: jeżeli weźmiesz mi coś na kredyt, to ja ci tam zapłacę jakieś pieniądze. Miałeś takie propozycje? Miałam takie propozycje, ale żebym się nie zgadzała. Mhm. Nie. I słusznie. Nie zgadzałam się w ogóle. Potem to jest więcej problemów, prawda? Nie piszę, ja się nie piszę na takie coś, tak. Bo później problemy i nie. Nie, nie. Odmawiałam, bo miałam dużo takich propozycji, ale odmawiałam. No i bardzo dobrze. Ewa, tak na zakończenie, czego można ci życzyć w takim razie? No zdrowia, przede wszystkim zdrowia. I tego ci życzę. Świetnie wyglądasz. Dziękuję bardzo. W ogóle tak podszedłem do ciebie z wahaniem, bo nie byłem pewny, czy jesteś właśnie w kryzysie bezdomności, czy nie. Wyglądasz na po prostu osobę, która sobie tutaj wypoczywa i korzysta z pięknego dnia. Tak jest, tak. Życzę ci wszystkiego dobrego, dziękuję uprzejmie. Dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo.